Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku z serii Barca to Glory na moim kanale. Po ponad dwutygodniowej przerwie i takiej przerwie to nie było ani w serii Real Madrid to Glory w FIFA 22, ani tym bardziej w serii Barca to Glory w FIFA 23. Czym ta przerwa była spowodowana, to dowiecie się w trakcie trwania dzisiejszego odcinka, ale moi drodzy, spokojnie, nie jest to związane ani z moim lenistwem, ani z tym, że chociażby odechciało mi się robić tą serię. Totalnie nie w tym rzecz, spokojnie. No ale tak czy tak, bez względu na wszystko, mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapkę w górę z okazji powrotu tej serii. Także moi drodzy, każdy, kto cieszy się z powrotu Barca to Glory, zjeżdża tam na dół i zostawia tego lajka właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie on troszeczkę zagmatwany, ponieważ będzie on podsumowaniem tego, co działo się na Barca to Glory przez ostatnie ponad dwa tygodnie, ale będzie bardzo, bardzo dużo paczek, w tym m.in. paczuszka z ikoną. Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na superkońsy.pl. Masz tam dostępne końsy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. Trwa promocja na końsy z okazji eventu Food Fantasy. Tym razem czekają na was nagrody o wartości 10 milionów końsów, w tym tajemnicze karty niespodzianki. Z kodem rabatowym widocznym na ekranie dostaniecie 10% zniżki. Link w opisie. Polecam. Na początku ustalmy sobie, jaki był cel tego odcinka, a cel, moi drodzy, był jeden i taki jak zawsze, czyli upgrade'y w składzie, a w tym konkretnym wypadku upgrade Messiego Potmana Eto 90, ponieważ to właśnie Kameruńczyka brakowało nam, by skompletować cały skład z poziomu 5. No i na początku tego filmu mieliśmy na koncie 179 tysięcy monet. A jak się domyślacie, na to, żeby kupić Eto w miejsce Messiego, potrzeba tych końców trochę więcej. I tutaj z pomocą przychodzi nam pierwszy opening na tym odcinku, opening z okazji eventu RTTF, w którym wyszedł m.in. Ferran Torres z Ligi Europy. I to właśnie na niego polowaliśmy sobie, jeżeli chodzi o paczki i piki niewymienne. Natomiast jeżeli chodzi o wszelakie wymienne rzeczy, no to tutaj chcieliśmy po prostu zarobić z nich jak najwięcej monet. O, inform, dobra. Słaby, bo nie 83+, ale zawsze to jest 10 tysięcy, bo to podaje, że była wymienna paczka, prawda? Prawda, no i okej, 10K+, nice. O, walkout wymienny, chyba wymienny, prawda? Włochy na eśpeku i to będzie Verratti. Mam nadzieję, że to była wymienna paczuszka, bo nawet takie 20 tysięcy do Verrattiego będzie przydatne. I to jest wymienna paczka, nice. Dobra, no są ekrany. Obawiają go się piątko, dobra, kolejna pozytywna paczka. Ten drop dzisiaj nawet nie jest taki zły. Tym razem Francja, eśpe i co? I Pogba, kolejna 8-5. Dobra, przydadzą się takie karty. To jest walkout, Rodri pewnie, nie, Laporte. Spoko. 8x80+ paczka, nie wiem skąd ja mam, nie wiem co to za paczuszka, ale jest, jest też niej walkout, więc już można powiedzieć na pewno też, że to jest paczka dobra, bo mamy tutaj Maino 87. No i generalnie to paczka chyba można powiedzieć pozytywna, jeszcze Diaz. 10x83+, poproszę kartę eventową i jak najmniej duplikatów. To są moje prośby co do tej paczki. Nie ma karty eventowej, ale jest walkaucik. Niemiec na eśpeku i to będzie Toni Kroos, prawda? Kto oprócz Toniego? No, oprócz Toniego tak średnio. 3-8-5 i 5x84+. No, by tu było lepiej niż w tej parce 10x83+ przed chwilą. No jest walkout, kolejny zwykły. Nie mówię, że znowu Kroos. Okej, tym razem będzie Neuer! Manuel Neuer 90, no można powiedzieć chyba, że win z tej paczuszki, skoro taki Neuer nam leci. Paczka 10x83+, no dajcie kartę eventową, nie wierzę, że zakończymy event RTTF bez karty eventowej. No chyba jednak muszę uwierzyć, bo to się dzieje i co? Rzeko 84 w paczce 10x83+? Czekajcie, muszę pomrugać. Dobra, oni naprawdę mi dali takie karty. No i jak sami widzieliście, szału nie było, trochę foderu wpadło, no ale jeżeli chodzi o zarobek, no to wyglądało to marnie. Więc przejdźmy może już lepiej do kolejnej części odcinka, czyli do openingu, który odbywał się podczas mini-eventu Showdown. I niby nie był to żaden event, w którym wychodziły jakieś nowe karty, ale EA zebrało nam karty z poprzednich eventów i wrzuciło je do paczek, więc nadal otwierając mieliśmy szansę na to, żeby coś zarobić. Dużo za ta paczka premium wymienna. Walkout wymienny, o proszę bardzo. O proszę bardzo, Mohamed Salah 90, wymienny widzowie, no to jest bardzo dobra informacja, bo zarobiliśmy sobie właśnie jakieś, nie wiem, 50 tysięcy końców. Dobra, leci ten pik 85+, i co? Duplikaty mamy, no dobra, będzie trzeba to gdzieś przepalić w takim razie. No i w tym momencie przeszliśmy do dokończenia Food Champions, ale pozwólcie, że nie będę wam pokazywał gameplayu, który miał miejsce ponad tydzień temu. Tym bardziej, że liga weekendowa nie wyszła mi najlepiej, ale dobrze wiemy, że niekoniecznie wysoka ranga idzie w parze z dobrymi nagrodami, więc może dzisiaj za niższą rangę, rangę czwartą, dostaniemy jakieś świetne nagrody. Bardzo bym o nie prosił, tutaj mamy te 3 piki 84+, 3 czerwone piki, no i oczywiście jakieś tam paczuszki jeszcze, plus chyba 50 tysięcy monet jest za tą rangę. No i lecimy, zacznijmy od pików czerwonych. Chyba w drużynie tygodnia nie ma żadnej karty związanej z Barceloną, więc poproszę po prostu najwyższe overale, takie jak na przykład Serb, Dusan Tadić. Początek dobry,
ale możemy chyba iść jeszcze wyżej, więc... No nie, utrzymamy się na tym samym poziomie i tak jest dobrze. Pechowy Marco Reus, ostatni czerwony pik. I co, podtrzymamy tą serię wysokich overalli? No nie, tutaj już gorzej. I jedziemy teraz piki 8-4+, tutaj możemy trafiać wszystko. Proszę bardzo, aż dwie specjalne karty w jednym piku. Oczywiście nic specjalnego, bo Joaquin to nadal tylko Joaquin, ale mi się wydaje, że mimo wszystko trzeba powiedzieć, że ten pik był na plus. Jeszcze dwa piki 8-4+. Zobaczmy, co tutaj jest. Inform cyganków. Spoko. I ostatni. I tutaj mamy coś trochę gorszego. Wezmę informa. Paczka z trzema informami teraz. No jakiś zarobek taki większy niż ten minimalny możliwy, 30 tysięcy byłby przyjemny, ale zobaczmy, czy uda się coś trafić. Ojej. Nie ma karty inform z overallem większym niż 8-3, więc będzie 30 tysięcy z tego. No szkoda, liczyłem na troszkę więcej chociaż. Zobaczmy, co w parce o wartości 100 tysięcy. Przypominam, że nadal ciąży na nas w jakimś stopniu ta klątwa Barca to Glory, że nie trafiamy zbyt drogich wymiennych kart, ale może dziś się to zmieni. Jest inform, to będzie cyganków 8-7, czyli karta warta pewnie jakieś 22-24 tysiące monet może. Oprócz tego jeszcze dwa wymienne informy. Teraz paczka Ultimate, czyli ostatnia paczka za Food Champions. Zobaczmy, co w niej. Mam nadzieję, że zakończymy jakimś miłym akcentem, jakimś fajnym zarobkiem. No chyba nie ma walkoutu. Ojejejej. Hakimi. No to pik 85+, jeszcze na pocieszenie. No ta tydzień form jest spoko, nie? Ostatnie zrobienie paczki z ikoną na Barca to Glory mi się spodobało i stwierdziłem, że chyba powtórzę ten numer. I tak oto dzisiaj znowu robimy paczkę z ikoną Prime lub World Cup 89+. I znowu mamy zaledwie około 15% szans, że ikona, którą tutaj trafimy, się przyda. Ale jako, że tego foderu nadal mamy masę, bo nadal nie wychodzą żadne karty związane z Barceloną w SBC, no to moi drodzy, musimy działać i musimy robić jakiś kontencik na tym koncie. Przepalam sobie ostatni skład na to, oczywiście całe SBC ikony zrobione za darmo. I generalnie możemy trafić tutaj takie karty, jak wam się teraz wyświetlą, związane z Barceloną. Mam nadzieję, że któreś z tych kart nam wylecą. Oczywiście najbardziej by się chciało Ronaldo Nazario, Cruyffa, Ronaldinho. Ale naprawdę, wystarczy, że trafimy którąkolwiek z tych kart związaną z Barceloną, żeby się przydała choćby na ławkę i będzie świetnie. Więc przekonajmy się, czy te 15% szans po raz kolejny wystarczy i trafimy ikonę związaną z Barceloną. Leci ta paczka po prostu i uwaga, co będzie? Jest ikona Prime, flaga! Anglia N. I to jest Ian Wright. Ojejku, szczerze nawet zapomniałem, że ten gość istnieje w tej grze. Coś jest z tym kątem Barca to Glory nie tak, bo tu naprawdę mamy problem z trafieniem dobrych kart. No nie da się ukryć, mamy problem z trafieniem dobrych kart na Barca to Glory, ale na pocieszenie powiem wam, że mamy już na koncie 462 tysiące końców. No po sprzedaży tego wszystkiego, co tutaj potrafialiśmy, po otrzymaniu tych monet za samo Food Champions, uzbierała nam się już taka właśnie suma. Jednak nadal nie wystarczyło to na upgrade Messiego na Eto. Nadal w SBC nie pojawiała się żadna karta związana z Barceloną. No i w tym momencie macie, moi drodzy, odpowiedź, dlaczego tak długo odcinka z Barca to Glory nie było. Po prostu na tym koncie nic się nie dzieje. Nie trafiliśmy żadnej dobrej karty, co za tym idzie, nie zarobiliśmy żadnych monet. To powoduje, że nie zupgrade'owaliśmy żadnej karty w naszym składzie. No oprócz tego nie wyszły jeszcze żadne karty w SBC związane z Barceloną. Pomimo tego, że mieliśmy przecież mini event showdown, który był oparty na tym, że wychodziły właśnie karty związane z prawdziwymi meczami, a mieliśmy przecież po drodze El Clasico. No ale czemu żadna karta związana z Barceloną mimo tego nie wyszła? Nie mam pojęcia. Natomiast my teraz przenosimy się już do teraźniejszości, do obecnego eventu, jaki ma miejsce w FIFA, czyli do eventu Fantasy Food, w którym to wyszedł chociażby Alexis Sanchez i jego karta na pewno nas interesuje, bo jak wiecie lub też nie, Chilijczyk jest mocno związany z Barceloną i grał w niej w przeszłości z sukcesami. Są te trzy paczki za Rivalsy i paczkę 8-4+, więc zacznijmy sobie od tych Rivalsowych paczek. Paczka piłkarzy Elektron, wymienna. No i niestety chyba też szału tutaj nie będzie. Jest Włoch na SPO. Karta 8-4 overall, dobrze. Duża złota paczka piłkarzy Premium. I co? I nie mamy absolutnie nic, widzowie, z dobrych kart znowu. No Hiszpania to nie może być nic potężnego. Okej, no Laporto 8-6. Zawsze to jakieś, nie wiem ile, 17-18 tysięcy teraz kosztują karty 8-6, dokładnie. Ostatnia paczuszka za Rivalsu, ostatnia szansa na zarobek jakiś potężny. No nie wygląda to na zarobek. Potężny na pewno, bo to Włoch na Esio. Bonucci. No i ten piłkarz 8-4+. Co tu się stanie, to nie wiem. Na kartę eventową bym raczej nie liczył, ale kto wie. No jest walkout jakiś niewymienny. Będzie znowu karta na przepałka, a konkretnie to będzie karta Laporte. No i okej, moi drodzy, zarobek za Division Rival
Rywas, jak widzieliście, nie był zbyt duży, ale w końcu mamy przełamanie i jakieś ciekawe karty pod Barca to Glory w SBC. Wyszedł tutaj m.in. Memphis Depay i tutaj lekko nagnę własne zasady, ponieważ jak wiecie lub też nie, do tej pory wyznawałem zasadę, w której to w serii Barca to Glory mielibyśmy korzystać tylko i wyłącznie z aktualnych zawodników Barcelony lub z zawodników, którzy kiedyś rozegrali dla Barcelony co najmniej 50 spotkań. Memphis Depay, jak wiecie, dopiero co odszedł z Barsy i nie zagrał dla niej nawet 50 spotkań, ale mimo wszystko my w tej serii sobie go zrobimy, bo naprawdę lekka stypa panuje na tym koncie. Oprócz tego jest jeszcze Samuel Umtiti i tutaj sprawa nie jest już taka jasna, bo nie wiem, czy jest jakikolwiek sens zrobić Francuza. Wiadomo, grał on dla Barcelony, zagrał dla niej sporo spotkań, ale czy jest sens robić tego gościa i dawać do składu? Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu. No ale dobra, dość tego gadania, przejdźmy już do nagród za najgorsze Food Champions w historii Barca to Glory. Potężna piąta ranga. Miejmy nadzieję, potężne nagrody. Lećmy najpierw z czerwonymi pikami. Pierwszy, a w nim 86 overall, więc całkiem przyjemnie w sumie to zaczynamy. I lecimy dalej, mam nadzieję, z wysokimi overallami. Okej, okay, Orsolini, znowu 86 i co ciekawe, znowu Włoch. I ostatni czerwony pik, a w nim Ito. No dobra, no czyli przeciętnie, jak zwykle, bez historii. No i co, może tutaj jakiś Alexis Sanchez Fantasy Food pod Barca to Glory byłoby idealnie, ale my dostajemy Sommera, a w drugim piku 84+, dostajemy Robertsona, no dobra. No to teraz paczka z trzema informami. Znając nasz drop na Barca to Glory, zarobimy tutaj pewnie 30 koła, czyli najmniej ile się da z tego. No dobra, jest karta 84+, ale jaka? Dobra, będzie 86 overall, tak? Tak, tutaj 17 koła za Orsoliniego, za tego Celsa, coś tam jeszcze też wpadnie. Paczka za 50 tysięcy teraz, ja bym się tutaj nie spodziewał cudów, no. Słaby bilans, słaba ranga, to jest słabe nagrody, prawda? Francja na bramce. No Majną, dobra, zawsze jakieś 20 tysięcy. Ale oprócz Majną jeszcze jest Sommer, dobra, myślałem, że nic nie ma. Czyli w sumie jak na paczkę za 50k, to powiedziałbym, że na plus, bo ponad 30 tysięcy z tej paczuszki dostaniemy łącznie. No i paczka Ultimate, z której liczymy na coś potężnego może? Jest walkout, ale to jest zwykły walkout. Senegal, Mendy, myślałem, że może to będzie Mana, ale to jest tylko 8-6 overall. I co, nic więcej, jeszcze Inform, 2-8-4, no średniawka. I moi drodzy, bo mimo tego, że te nagrody nie były najlepsze, to uda nam się spełnić cel na ten odcinek. Cel, o którym trąbimy od rozpoczęcia tego odcinka. Także udajemy się na rynek transferowy i kupujemy Samuela Eto w wersji mid z overallem 90 za 560 tysięcy końców. Mamy Kameruńczyka. Witamy go w naszej drużynie. Wielka legenda FC Barcelony, wielka legenda afrykańskiej piłki. Oficjalnie jest już u nas i w końcu będzie powiew świeżości na koncie Barca to Glory, bo męczyliśmy się i męczyliśmy, żeby uzbierać te monety. Ale w końcu Kameruńczyk może zająć miejscem Leo Messiego, Player of the Month. I tak to w tym momencie będzie wyglądało, wszyscy na pełnym zgraniu. A teraz idziemy sobie dokończyć SBC o Memphisa Depaya. No i mamy go, Memphis Depay wersji 89, jest nasz, jego karta wygląda świetnie, a jeszcze przecież te karty Fantasy Food mogą otrzymywać odpowiednie upgrade'y, więc mam nadzieję, że Holender takowe upgrade'y jeszcze otrzyma, no ale wszystko oczywiście zależy od tego, czy on będzie strzelał bramki, jak będzie grało Atletico, a jego karta sama w sobie wygląda naprawdę imponująco, bo te najważniejsze statystyki na poziomie co najmniej 88, 88 strzałów, 89 tempa, 90 dribblingu, no i coś, co ja lubię, czyli 5 gwiazdek sztuczek. I teraz pytanie, moi drodzy, do was, co robimy z tym Depayem? Są dwie opcje. Pierwsza to taka, żeby Holender był po prostu zmiennikiem, więc wszystko zostaje jak jest i nic nie ruszamy, a Memphis wchodzi z ławki. Druga opcja jest taka, że Depaya wrzucamy sobie za Thierry'ego Auri i nie ukrywam, to jest dla mnie bardziej korzystne, ponieważ na pewno przyjemniej będzie mi się grało w ten sposób, gdyż Holender jest po prostu lepszą kartą niż Thierry Auri, plus na pewno tego rozwiązania też jest taki, że Auriego możemy sobie sprzedać i już robić wtedy pierwszy upgrade jakiejś karty na poziom 6. Zrobilibyśmy to po prostu w ten sposób, że jeżeli chodzi o poziom 5, to za Auriego wskoczyłby tutaj na tą grafikę Memphis Depay. Korzyści z tego dużo, mi się gra lepiej, monety mamy już na upgrade'y i na karty z poziomu 6, ale tak jak mówię, ostateczny głos należy do was.